Przedsiębiorcza Warszawa. Przedsiębiorczość międzynarodowa. Wejście Polski do Unii Europejskiej otworzyło dla przedsiębiorców nowe możliwości wychodzenia na rynki międzynarodowe poprzez eksport i szerzej współpracy międzynarodową. Szacuje się, że z możliwości tych skorzystało około 15% warszawskich przedsiębiorców. Kiedy u pańskich klientów, tu mówię o małych firmach, także mikrofirmach, pojawia się myśl o eksporcie, o wychodzeniu na rynki międzynarodowe? Panie profesorze, w przypadku firm małych i mikro, co by się wydawało, że nie za często te firmy wychodzą na ten rynek eksportowy, to zgodnie z naszym badaniem, tutaj przeprowadziliśmy taki raport mikro i małych przedsiębiorstw, a tematyką zeszłorocznego badania był właśnie eksport, wynika, że wśród mikrofirm jest to 7%, wśród małych firm jest to 25%, które wychodzą, jeżeli chodzi o rynek zagraniczny, wychodzą w obszarze tej eksportu na zewnątrz i powiem, z czego to przede wszystkim się bierze. To jest kwestia, po pierwsze, szukanie rynków zbytu. To jest również spostrzeżenie co do tego, jak mogą konkurować na naszym rynku poszczególne firmy, jak sobie radzą z tą konkurencją i niewątpliwie wyjście na zewnątrz daje szerszą perspektywę, szersze możliwości. A co za tym idzie, również kwestia finansowa, czyli przychody, które są generowane z eksportu. I chciałbym zwrócić uwagę tutaj, że pośród firm eksportujących 25% z tych firm posiada przychody rzędu 50% tylko i wyłącznie z tytułu eksportu. Rozumiem, czyli jednak jest ten trend wzrostowy, jeśli chodzi o zainteresowanie. I chyba się pan zgodzi, że jest to też wynikiem integracji europejskiej, zniesienia różnych barier. I tak na dobrą sprawę zaczynamy mówić o jednolitym rynku, bo jeśli weźmiemy firmę warszawską, to czy ona wysyła towar do krakowskiej firmy, czy dalej do Ołomuńca, to tak na dobrą sprawę już przestaje mieć znaczenie, zwłaszcza, że z Czechami idzie się dogadać także po polsku. Mhm. Dokładnie, panie profesorze, tym bardziej, że bezpieczeństwo na tym rynku europejskim jest dla naszych podmiotów niezwykle istotne i ważne w rozwoju działalności eksportowej i potwierdzają to liczby, ponieważ nasi przedsiębiorcy głównie eksportują do naszego zachodniego sąsiada, do Niemiec. Także tutaj ta formuła się doskonale sprawdza. A co więcej, mówiąc o eksporcie, trzeba powiedzieć, że firmy mają bardzo uproszczoną formułę tego kontaktu, jeżeli chodzi o eksport, bo to jest albo kontakt osobisty, albo też kontakt internetowy. W dużej mierze właśnie te mikro i małe przedsiębiorstwa podkreślają tą rolę tego kontaktu i pozyskiwania nowych kontrahentów. Stąd tutaj ograniczenie do rynku krajowego już przestaje mieć większe znaczenie dla przedsiębiorstw. A panie profesorze, gdybym ja mógł zapytać, a ze strony nauki, jeżeli chodzi o tą internacjonalizację, jak pan ocenia tą sytuację? No, to jest bardzo ciekawe zjawisko. Po pierwsze, mało kto sobie zdaje sprawę, że jeśli chodzi o szkolnictwo wyższe, to w latach 90. to był autentyczny przejaw przedsiębiorczości, ponieważ w krótkim czasie obok około 100 uczelni państwowych powstało 350 wyższych uczelni prywatnych. I to były lata 90., ale ostatnio, już w okresie ostatnich kilku, a nawet kilkunastu lat, obserwujemy następne zjawisko, a więc internacjonalizacji. Wchodzi w niż demograficzny, jest coraz mniej kandydatów na polskich studentów i najlepsze polskie uczelnie zaczynają szukać studentów za granicą. I dla najlepszych to jest ta ścieżka pozostania na rynku i umocnienia swojej pozycji. Tutaj mogę dać przykład Koźmińskiego, Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie już kilkanaście, a za chwilę kilkadziesiąt procent studentów będą stanowiły osoby z zagranicy.
Umiędzynarodowienie Akademii Leona Koźmińskiego to klucz otwierający wiele drzwi. W ramach murów naszej uczelni studiują studenci z ponad 63 krajów. Mamy również programy studiów na poziomie zarówno licencjackim, magisterskim, jak i doktoranckim, które są w pełni umiędzynarodowione, co oznacza, iż są prowadzone w języku angielskim i studenci mają kontakt z wykładowcami również z całego świata. And at a certain point I decided that I want to develop my personal skills so that I can manage my company in a better way. And I was searching for good universities in Europe. I had the opportunity to in Koźmiński to study in the English track and to meet people that are coming from all over the world, coming from Ukraine, from Asia, from Finland or from America even. And it was an incredible opportunity to understand the cross-cultural thinking that I have to develop to in order to be performant in my future career. Duża część naszych studentów, absolwentów to pracownicy dużych korporacji, dla których również przygotowujemy zarówno otwarte spotkania, jak i programy szyte na miarę. For example, me, I was working in the marketing department first, then in purchasing, in finance, and now I decided to stay in finance because I really like it. And I also have the opportunity to stay in my company and work there afterwards. Panie profesorze, jak według Akademii Leona Koźmińskiego wygląda poziom umiędzynarodowienia przedsiębiorczości? Mam tutaj na myśli firmy warszawskie. Ostatnio przeprowadziliśmy badania, z których wynika, że na około 160 tysięcy aktywnych firm w Warszawie w ciągu ostatnich 5 lat kontakt z zagranicą w różnej formie miało około 20 tysięcy, a więc jest to już potężna grupa. Coraz więcej warszawskich przedsiębiorców szuka tych nowych możliwości nie tylko na terenie kraju, ale także za granicą. Zmiany, jakie nastąpiły w ostatnich kilkudziesięciu latach w wyniku postępującej integracji gospodarczej i wdrożenia nowoczesnych technologii informacyjnych, a zwłaszcza internetu, ułatwiły wyjście na rynki zagraniczne także małym, początkującym firmom. Eksport i szerzej współpraca gospodarcza to obecnie koło zamachowe polskiej gospodarki. Otworzyły się także możliwości międzynarodowego przepływu ludzi, pomysłów i idei na niespotykaną dotąd skalę. Panie dyrektorze, a porozmawiajmy o podstawowej formie współpracy banku z przedsiębiorcą, czyli o kredytowaniu. Firma wychodzi na rynki międzynarodowe i styka się z klientem, który mówi: dobrze, kupię, ale u nas obowiązuje płatność 180 dni. Co wtedy? Panie profesorze, mamy instrumenty tutaj odpowiednie. Mamy podstawowy pakiet jako Bank PKS-a kredytów w zakresie kredytów obrotowych, kredytów inwestycyjnych, ale tutaj Pan porusza kwestię takiej płatności za faktury, które rozwiązujemy poprzez kredyt zaliczka. Polega to na tym, że faktury, które są wystawiane przez eksportera, są przez nas kupowane i 80% kwoty z faktury klient, do 80% kwoty z faktury klient może otrzymać na bieżąco, natomiast termin jest to do 120 dni. Także takie rozwiązania również posiadamy. Jeżeli klient jest zainteresowany, jak najbardziej jesteśmy w stanie tutaj zapewnić obsługę w tym zakresie. Czyli to jest ważna usługa, bo wtedy klient może uzyskać gotówkę, czyli 80%. Tak. Szybciej. Oczywiście z tym związany jest jakiś koszt, ale rozumiem, że banki muszą też czegoś żyć. Tak, panie profesorze, jest to koszt, natomiast niewątpliwym tutaj atutem jest posiadanie płynności i możliwość zagospodarowania tych środków zgodnie z oczekiwaniami przedsiębiorców. Dobrze. Rozpoczęliśmy naszą działalność w 1991 roku jako sklep AGD w niewielkim miasteczku na południowo-wschodniej Polsce. Później przenieśliśmy nasz biznes do Warszawy. Tutaj działaliśmy już jako hurtownia AGD. Zajmowaliśmy się dystrybucją produktów AGD polskich producentów oraz zagranicznych. W 2003 roku wprowadziliśmy już pierwszy produkt pod własną marką Adler. Później przyszedł czas na markę Camry i Mesco.
50% przychodów firmy pochodzi ze sprzedaży krajowej, druga połowa generowana jest poza granicami Polski. Produkty nasze dostępne są w 30 państwach na świecie. Panie dyrektorze, to przejdźmy do odpowiedzi na pytania, na jaką pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy? Mówię o tych małych, średnich, jednak to wyjście na rynki międzynarodowe na poważniejszą skalę to jest brak środków finansowych, bo jednak trzeba trochę w to zainwestować. A druga rzecz to jest niepewność. No jednak mimo wszystko ten zagraniczny kontrahent, nie bardzo wiemy, jaki on jest wiarygodny i czy zapłaci. Jeżeli chodzi o banki, no to mamy w swojej ofercie możliwość zabezpieczenia się przed ryzykiem kursowym. Dajemy to w postaci opcji forwardów, kiedy to tak naprawdę klient jest w stanie ubezpieczyć swoje ryzyko i nie ponosić z tego tytułu wymiernych strat wynikających ze zmiany, nagłej zmiany kursowej, co de facto gwarantuje klientowi marżę, którą by sobie oczekiwał. Drugi temat to jest kwestia związana z możliwością dostępu do różnych rachunków prowadzonych w różnych walutach. I tutaj jako Bank PKSA mamy 21 walut, w których prowadzimy rachunki. Także jest to zabezpieczenie od strony walutowej, kursowej, co również jest wspomagane przez coraz powszechniej przez klientów wykorzystywane platformy, czyli autodealing, możliwość dokonywania, prawda, takich operacji automatycznie, przewalutowań przez dealera, który wspomaga tutaj firmę. A co równie ważne, poza ryzykiem kursowym, to trzeba powiedzieć o zabezpieczeniu się w kontekście współpracy z kontrahentem. I tutaj wychodzimy naprzeciw takim sytuacjom poprzez możliwość skorzystania z akredytywy, z inkasa, z gwarancji, czyli de facto zabezpieczenia się przed nieuczciwym kontrahentem, kiedy to na bank są ten ciężar odpowiedzialności jest przenoszony na bank i w tym momencie eksporter może czuć się pewniej, może ten biznes swój rozwijać, mając wsparcie silnego partnera. Ja myślę, że trzeba też wspomnieć o tej takiej stabilizującej roli banku. Jeśli na przykład polski eksporter nie jest pewny co do swojego kontrahenta, to sam fakt, że bank mu pomoże zdobyć informację, że kontrahent jest obsługiwany przez solidny, wiarygodny bank, może będący członkiem sieci UniCredito, to wtedy jest to dodatkowy argument. Czyli ta rosnąca ekspansja, zainteresowanie polskich mniejszych firm otwiera nowe możliwości dla banków, ale także wymagania, żeby dostosować ofertę. I z tego, co Pan mówi, jest już pewne działania zostały podjęte i należałoby życzyć sukcesu i dalszego rozwoju tych specjalistycznych usług związanych z obsługą międzynarodowej działalności firm. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Globalizacja to obecnie trwały element naszej rzeczywistości. Dla warszawskich przedsiębiorców to także szansa na przyspieszony rozwój. To także ważny wyznacznik pozycji Warszawy na globalnej mapie światowych metropolii.